chciałabym teraz przekazać głos moim kolegom z Akcji Demokracji. Dominik Kupała, bardzo proszę, Akcja Demokracja. Dziękuję bardzo. Media publiczne w Polsce przez lata były symbolem szerzenia nienawiści. Nienawiści do przede wszystkim najsłabszych, do ludzi, którzy nie mogli się obronić. Według monitoringu Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Otwartej Rzeczpospolitej to głównie pseudodziennikarze wyrażali tę nienawiść w stronę uchodźców oraz innych grup mniejszościowych. Ta nienawiść była konsekwencją realnego pogorszenia jakości życia tych ludzi oraz naraziła nas wszystkich na odwrażliwienie, na krzywdę ludzką oraz generalny poziom nienawiści w społeczeństwie. To się jednak kończy. Kończy się czas nienawiści i nadszedł czas odbudowy. Będziemy chcieli odbudować media publiczne, prawdziwe media publiczne, które nie będą nastawione na zysk, ani zysk w postaci wzrostu politycznego głównego rządzących, ani zysk finansowy. Chcemy jakby telewizji publicznej, która będzie inwestowała w kulturalne produkcje, produkcje, które będą produkcjami wysokiej jakości, będą promowały rozwój debaty publicznej, a nie jej degradację. To się wreszcie zaczęło i chcemy uczestniczyć w tym procesie. Mamy nadzieję, że obywatele i obywatelki będą mogły wreszcie otrzymać swoje prawdziwe media. Bardzo dziękuję, a teraz kolega Jakub Kocjan zabierze głos. Szanowni Państwo, trwa walka o duszę naszego narodu. Podstawowe wartości, takie jak praworządność, uczciwość, rzetelność, były przez ostatnie lata bardzo zagrożone. Dzisiejszy marsz ze zmanipulowanymi często ludźmi, z wyniesionymi przez Prawo i Sprawiedliwość autokarami z całej Polski, to marsz w obronie przywilejów, to marsz w obronie oligarchii. To marsz w obronie tego, żeby Michał Adamczyk zarabiał 170 tysięcy miesięcznie. Nie słychać tam haseł o rzetelności, uczciwości programu. Bardzo szybko zniknęły wszystkie takie najważniejsze naprawdę kwestie. W Polsce próbowano wbudować reżim oparty na oligarchach związanych z władzą. I dlatego jako obywatele i obywatelki bardzo się cieszymy, że udało nam się to w ostatniej chwili zatrzymać. Nauczycielki, nauczyciele, cała budżetówka, pielęgniarki, ochrona zdrowia. Te wszystkie kluczowe sektory były przez ostatnie lata niedofinansowane. Także dlatego, żeby rosła w siłę pisowska oligarchia. To ten marsz dzisiaj, widzimy agresję jego uczestników niestety. To jest marsz w obronie przywilejów. To jest marsz w obronie nierówności społecznych, którym my się sprzeciwiamy. I bardzo liczę na to, że dzięki temu, że tutaj jesteśmy, że jesteśmy gotowi do rozmowy, dialogu, po drodze mieliśmy też takie sytuacje, nie uda się zmanipulować w pełni całego społeczeństwa, bo na końcu jesteśmy jednym społeczeństwem, jednym narodem, który musimy posklejać. Ale to jest możliwe tylko w oparciu o prawdę i zakończenie z przywilejami. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Ja przepraszam, bo ja nie przedstawiłam się. Ja jestem Katarzyna Jaśler, Akcja Demokracja i Społeczne Sztaby Akcji Demokracji. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za przybycie. Na tym chyba zakończymy nasze zgromadzenie. Natomiast, tak jak wiemy, to jest dopiero początek, okres przejściowy, kiedy media wracają do obywateli. Będziemy robili wszystko z naszej strony, żeby tak się rzeczywiście stało. Dziękuję bardzo.